dobry. Naszym specjalnym gościem dzisiaj jest Paweł Zatorski, podwójny mistrz świata. Witaj, Pawle. Dzień dobry. Trochę czekaliśmy na ten wywiad, bo chcieliśmy, żeby już kurz opadł po tych mistrzostwach. Czy ty już trochę spokoju zyskałeś? Nie było czasu na to zyskanie spokoju. Tak naprawdę bardzo szybko zaczęliśmy ligę tradycyjnie po turnieju. W tej chwili jeszcze odczuwam tę radość, którą daliśmy ludziom w sposób taki, że po kolei odwiedzamy szkoły, przedszkola z chłopakami, jak tylko jest chwila wolnego. Udzielamy wywiadów, pomiędzy staramy się chwilę odpocząć gdzieś na spokojnie z rodziną. No bo te wakacje to chyba nie miałeś po mistrzostwach? Nie, mieliśmy kilka dni wolnego, ale to zawsze jest przeznaczone na obowiązki, na chwilę relaksu właśnie z rodziną, ale nie było czasu, żeby nigdzie wyjechać. No takie pytanie, które zawsze się nasuwa przy takiej okazji. Czy ten pierwszy złoty medal smakował bardziej, czy ten drugi? Dla mnie chyba ten drugi smakował lepiej, mimo że był trochę inny, bo mistrzostwa były rozgrywane poza Polską i nie czuliśmy aż tak bezpośredniej euforii kibiców, jak to miało miejsce w Polsce, gdzie pod Spodkiem było wiele, wiele tysięcy ludzi i tak samo w Spodku. We Włoszech byliśmy trochę od tego odcięci, cieszyliśmy się w swoim gronie i dopiero jak dotarliśmy do Polski, to dotarło do nas, jaka jest skala tego sukcesu, jak wielu ludzi się cieszy. Usłyszeliśmy, ile milionów ludzi oglądało nas w telewizji, zobaczyliśmy, jak wielu ludzi gratuluje nam. I sukces ten drugi też smakował lepiej chyba przez to, że dużo mniej ludzi wierzyło w nas przed tym turniejem, włącznie z nami samymi, którzy nie byliśmy przekonani o tym, że możemy zdobyć medal. No właśnie, ja tak śledziłem te wypowiedzi i na początku była mowa, nikt nie zakładał, że tak będzie, ale cieszymy się, że tak daleko zaszliśmy. A potem była mowa, my tak naprawdę po cichu wierzyliśmy, że tak będzie, ale głośno nie mówiliśmy. To w końcu jak było naprawdę? Marzyliśmy na pewno o medalu, ale wiedzieliśmy, że ta czołówka jest bardzo, bardzo mocna. My się musieliśmy do niej dobijać, bo przez ostatnie lata nie byliśmy takim pewniakiem do zdobywania medali na tych imprezach międzynarodowych. Wiedzieliśmy, że chętnych do gry w tej topowej szóstce turnieju będzie około 9 drużyn. My się znajdowaliśmy wśród tej trójki, czwórki, która no, była najmniej pewna tego, że znajdzie się w ostatniej szóstce. I już po awansie do ostatecznej szóstki turnieju, do czwórki, byliśmy naprawdę mega szczęśliwi, że już spokojnie będziemy mogli spojrzeć w lustro, że w miarę zrobiliśmy to, co powinniśmy, a dalej po prostu graliśmy tak jak niosło nas serce i udało się wygrać. Kiedy dla ciebie był ten najtrudniejszy moment? Najtrudniejszy moment dla mnie, jak i dla całej drużyny, był chyba po meczu z Argentyną, gdzie już po tym spotkaniu mogliśmy sobie zapewnić awans do pierwszej szóstki turnieju. A wszystko się skomplikowało? Wszystko się skomplikowało, przegraliśmy na własne życzenie, mieliśmy dwie czy trzy piłki meczowe w tym meczu. Mocno pluliśmy sobie w brodę, nie pamiętam, żebym był tak zły na siebie, na zespół, na to, co zrobiliśmy po tak ważnym meczu. Jak ty okazujesz złość? Bo ja mam wrażenie, że ty się nigdy nie złościsz. Nie, mocno się złościliśmy po spotkaniu z Argentyną. Naprawdę wiele gorzkich słów padło. Akurat nie jesteśmy drużyną, która wytykała sobie coś nawzajem, tylko myślę, że każdy gdzieś tam pod nosem czy w miarę możliwości wykrzyczał coś do siebie i naprawdę byliśmy mocno, mocno wkurzeni, ale to chyba wpłynęło na nas dobrze. No właśnie, ale co się potem wydarzyło, że no z drużyny, która była nad przepaścią i prawie już wykonywała krok naprzód, no przeszliście ten najtrudniejszy moment, a potem to już do złota? Później jeszcze był mecz z Francją, którego również nie zagraliśmy najlepiej. Przegraliśmy go i baliśmy się, że to już będzie właśnie ten duży krok do skoku w przepaść. Okazało się, że kolejny mecz po Francji, który zapowiadał się arcytrudnie z Serbią, która no, była w dużym gazie, wygrywała praktycznie ze wszystkimi, włącznie z Francuzami. Baliśmy się, że to będzie dla nas koniec turnieju, ale mocno spięliśmy się, zebraliśmy się z chłopakami przed tym meczem w pokoju, pogadaliśmy po męsku i stwierdziliśmy, że musimy grać po prostu agresywnie, dać z siebie wszystko. Jeśli nie wyjdzie, to nie będziemy mogli mieć do siebie pretensji, a jeśli wyjdzie, to będzie to... Potem już każdego możecie pokonać. Tak, to będzie właśnie ścieżka i ten plan na naszą grę do końca turnieju. Jak się sprawdził nowy trener? Bo ty już kolejnego trenera reprezentacji masz okazję poznawać.
to zupełnie inna osobowość niż do Georgii czy wcześniejsi trenerzy. Jak ty to oceniasz? Rzeczywiście poznałem już 5, jak nie więcej trenerów naszej reprezentacji na własnej skórze. Zmieniają się oni dosyć często po jakichś nieudanych sezonach. Heinen na pewno jest specyficznym trenerem, odróżniającym się swoim stylem pracy od pozostałych trenerów. Myślę, że mówiąc tutaj za siebie, oczywiście potrzebowałem po części takiego trenera, który wskaże mi jakąś drogę, bo od wielu lat grałem na tych umiejętnościach, które już nabyłem dawno, dawno temu, ucząc się tego siatkarskiego rzemiosła, a on pokazał mi nową drogę. Na początku bywało to trudne i bywało trudno zaufać właśnie, że ktoś nagle przychodzi i zmienia nasze przyzwyczajenia, w których czujemy się bardzo dobrze, a jak widać po efekcie końcowym, czasami warto zaufać komuś, dać komuś szansę i tak właśnie zrobiła nasza drużyna, bo wielu z nas zagrało na tym turnieju świetnie, dużo lepiej niż to miało miejsce w poprzednich sezonach. Właśnie jak tak śledziłem sobie twoje sukcesy, to praktycznie od 2010 roku ty ciągle zdobywasz medale. Różne są imprezy, ten kolor nie zawsze jest złoty, ale to jest srebro, brąz. Ciągle jesteś na topie. Nie można być cały czas na najwyższym poziomie, no, gdzieś zawsze te dołki przychodzą. Oczywiście i to nie jest tak, że my co roku zdobywamy medale. Oczywiście te trofea przeplatają się między klubem a reprezentacją i to trochę wygląda tak, że medale się trzymają nas bez przerwy. My rozgraniczamy tutaj rozgrywki klubowe i marzymy o tym, żeby po zakończeniu zawsze rozgrywek klubowych, które często w przypadku tak wielkiego klubu jak Zaksa są uwieńczone medalami i trofeami na koniec sezonu, żebyśmy później w sezonie reprezentacyjnym zdobywali te najważniejsze laury, trofea, a tego przez ostatnie lata od Mistrzostw Świata poprzednich brakowało. Ale Paweł, nawet nagrody indywidualne, 2010, najlepszy libero klubowych Mistrzostw Świata, czyli już wtedy w klubowej siatkówce the best of. Potem 2011, najlepszy broniący Pucharu Polski, 2012, najlepszy broniący Pucharu Polski, 2013, najlepszy libero memoriału Huberta Jerzego Wagnera, potem 2015, najlepszy libero Ligi Światowej, najlepszy libero znowu memoriału Huberta Wagnera, potem najlepszy broniący Pucharu Polski, no i wreszcie najlepszy libero na świecie, czyli najlepszy libero Mistrzostw Świata. Praktycznie jeden rok może by się znalazł, gdzie nie masz tych indywidualnych też nagród. Czy ty już się trochę nie rozbestwiłeś, że no, ty zawsze coś tam wygrywasz? Nie rozbestwiłem się i szczerze mówiąc wolałbym, żeby zamiast tych nagród pojawiały się właśnie co roku medale dla naszej reprezentacji. Zdecydowanie ważniejszy, chociażby 4 lata temu, kiedy zdobyliśmy tytuł Mistrza Świata, pierwszy po wielu, wielu latach dla Polski. Ten medal był dla mnie dużo ważniejszy niż nagroda indywidualna. Wtedy takiej nagrody nie otrzymałem i ani przez sekundę nie poczułem smutku i żalu, bo euforia po prostu przerastała zastanawianie się nad jakimikolwiek nagrodami indywidualnymi. A w tym roku ta nagroda była fajnym dopełnieniem, tak je traktuję. Na pewno cała drużyna bardzo pomogła mi w zdobyciu takiej nagrody, bo wszyscy sobie na boisku pomagamy i pracujemy na takie laury. No właśnie, co dalej? Wiadomo, że wszyscy ciągle mówią Igrzyska Olimpijskie. To jest ta ciągle taka wymarzona, ten święty graal polskiej siatkówki. A ty osobiście masz jakieś swoje cele jeszcze? Przepraszam, że pytam jeszcze, no ty masz dopiero 28 lat, jeszcze 10 lat grania przed tobą, oby zdrowie dopisało, no ale ty już wszystko praktycznie osiągnąłeś. Tak, właśnie rozumiem, z czym to jest związane, bo rzeczywiście ta lista sukcesów jest duża i oczywiście jestem bardzo z tego dumny i bardzo się cieszę, ale nie mam zamiaru osiadać na laurach, chciałbym jeszcze długo, długo pograć, jak widzę zadowolenie na twarzach kibiców z poziomu, na jakim gram i z tego, jakie odnosimy rezultaty, to tylko napawa energią do tego, żeby grać jak najdłużej, żeby starać się zdobywać kolejne trofea i przynosić coraz więcej radości. Mam nadzieję, że to będzie miało miejsce w kolejnych sezonach i teraz klubowym w Zaksie i w reprezentacyjnych później. Oczywiście marzymy o igrzyskach, ale powszechnie jest wiadomo, jak trudna będzie droga do awansu na taki turniej. Najtrudniejsza chyba jest ta drabinka, nie? Rzeczywiście jest najtrudniejsza. Niektóre drużyny trafiły bardzo łatwe grupy. Albo miały szczęście, albo nie wiem od czego to zależy, ale pewnie bez problemu znajdą się na igrzyskach, a my jako podwójny mistrz świata będziemy musieli gryźć parkiet, wylewać pot i pewnie czasami krew, żeby zakwalifikować się najpierw na te igrzyska.
I na pewno to będzie bardzo trudne, bo rywali mamy arcytrudnych. No właśnie, ciągle podkreślasz, że trochę co innego reprezentacja, co innego klub. Ty jesteś wychowankiem Skry Bełchatów. I już ze Skrą Bełchatów osiągnąłeś wielkie sukcesy. Potem przyszedłeś do Zaksy. Który klub jest bardziej twój? Z którym się bardziej utożsamiasz? W tej chwili na pewno utożsamiam się z Zaksą, to jest mój klub. Ja tutaj czuję się jak w domu i zawsze z ogromną chęcią wracam do Kędzierzyna. Także o Skrze pamiętam, bo od dziecka im kibicowałem. Mam tam kilku jeszcze kolegów w drużynie, chociaż ta ekipa się bardzo zmieniła i myślę, że to też miało ogromny wpływ na to, że po prostu moje serce jest w Kędzierzynie. Ja teraz walczę dla Kędzierzynian, dla Opolskiego, po to, żebyśmy mieli jak najwięcej radości z naszej gry. No właśnie, bardzo dużo radości ma też z tej gry twoja rodzina, twoi bliscy. Mamy okazję śledzić was na bieżąco na Instagramie, nie ukrywajmy. No i furorę zrobiło zdjęcie twojego synka Samuela, który z koszulką mój tata jest mistrzem świata, zrobił furorę absolutną. Chłopak w wieku roczek mając, już jest gwiazdą internetu. Czy to jest tak, że rodzina powoduje, że siatkówka schodzi na trochę inny plan, czy to jest tak, że jednak ciągle siatkówka jest number one? Zdecydowanie po narodzinach dziecka te priorytety ulegają delikatnej zmianie, ale myślę, że wszyscy jesteśmy profesjonalistami, wiemy co robimy, wiemy za co bierzemy pieniądze i nie możemy pozwolić sobie na to, żeby obniżać swój poziom przez zmiany w życiu prywatnym. Także jestem mega dumnym tatą, bardzo cieszę się, że mój synek robi w jakiś sposób furorę. Oczywiście to nie było zamierzone, bo to zdjęcie po Mistrzostwach Świata było po prostu spontaniczne. Chciałem się podzielić z ludźmi niespodzianką, jaką przygotowała dla mnie żona i nasza rodzina. Uważałem to za warte obejrzenia przez wielu sympatyków. No, łza się wokół zakręciła niejednemu, na pewno. Tak, na pewno wzbudziło to duże emocji, jak i nasza gra, z czego jestem bardzo dumny, bo gdyby nie te emocje kibiców, my nie mielibyśmy po co grać i to jest dla nas bardzo ważne. A, tak jak mówiliśmy, jeszcze wiele lat grania przed tobą, ale gdybyś dzisiaj musiał przestać być siatkarzem, czego ci nie życzę, broń Boże, co byś chciał robić w życiu? Przede wszystkim chciałbym być dobrym tatą, powracając do poprzedniego pytania. Bo oczywiście grając w siatkówkę staramy się myśleć o przyszłości. Nie mamy na to zbyt wiele czasu, bo nasz kalendarz jest wypełniony bardzo. Czyli najpierw wielkie wakacje. To znaczy o wakacjach marzymy czasami, ale kiedy jest na to chwila. I tak jak wspomniałem, kalendarz nam na takie wielkie wakacje nie pozwala. Nie zastanawiam się w tej chwili nad końcem kariery. Marzę o tym, żeby mieć za co utrzymać swoją rodzinę. Oczywiście robimy wszystko w tym kierunku z żoną. Nie myślę w tej chwili o wieszaniu butów na kołek. Mam nadzieję, że jeszcze kilka ładnych lat będzie mi dane grać na wysokim poziomie, który będzie zadowalał mnie, a przez to nie będę chciał kończyć. No Paweł, już za 4 lata Mistrzostwa Świata. Pora zdobyć trójpak. Tak, pora po raz kolejny obronić tytuł. Oczywiście to są żarty, bo tak samo w tym roku w ogóle nie spodziewaliśmy się, że taki tytuł obronimy, dlatego myślę, że właśnie nie skupiajmy się i nie pompujmy tego balonika, jak to było w przypadku piłkarzy czy innych dyscyplin, bo nie zawsze to służy. I mam nadzieję, że po prostu tak jak ja piłkarzom i tak jak my wszyscy piłkarzom kibicujemy i życzymy dobrze, to tak oni i reszta Polaków będzie nam kibicowała i niezależnie od tego, jaki będzie efekt końcowy każdego turnieju, to będziemy razem ze sobą. No to tego tobie i sobie życzę i wszystkim naszym telewidzom. Naszym gościem był Paweł Zatorski, podwójny złoty medalista Mistrzostw Świata. No i zobaczymy, co dalej. Dziękuję pięknie. Dziękuję bardzo.